Dzisiejsze spotkania aromatyczne odbywają się w Pałacu Żeleński w Grodkowicach. Twórcami grupy są przede wszystkim i pomysłodawcami jest Adam i Adrian. Poszli z Iwoną, z Adrianem przy kawie, pokazałem Adrianowi zdjęcia pewnego pałacu, to był pałac Goetz w Brzesku. I tak się zrodziło, zróbmy tam zdjęcia. Od pomysłu do powstania tych aromatycznych stwierdziliśmy, że pojedziemy w dwoje, troje. Zróbmy jakieś spotkanie. I spotkanie, padła nazwa. Aromatyczne spotkanie fotograficzne. Pomysł na aromatyczne spotkanie fotograficzne zrodził się w kilku chorych głowach, które stwierdziły, że zdjęcia typowo beauty albo typowo, że tak powiem w cudzysłowie, ładne im nie wystarczają. Że przydałyby się zdjęcia, które w jakikolwiek sposób pokazują nie tylko tą ładną stronę człowieka, ale także tą bardziej schizowaną, bardziej mroczną, bardziej tajemną, bardziej taką związaną z tymi wnętrznościami, których często człowiek nie pokazuje, bo nie lubi, albo bo mu społeczeństwo na to nie pozwala. Powstała grupa na Facebooku, gdzie stwierdziliśmy, że może będą ludzie dołączać o tych samych pomysłach, którzy będą chcieli z nami coś tworzyć takiego niecodziennego. No i tak się zaczęło. Grupę tworzą osoby przede wszystkim takie, którym zależy na tym, żeby nie koncentrować się na zdjęciach pod tytułem właśnie piękne beauty i glamurki, a szukają gdzieś tam w tych zdjęciach jakiegoś sensu głębszego i chcą się rozwijać dalej. Dla mnie to jest aromat, nie klimat, tylko aromat właśnie. Że taki aromat zdjęć, czyli coś, co się unosi w powietrzu, a właściwie w zdjęciach, jest ledwo co dostrzegalne, ledwo co można tego dotknąć i ledwo co można to poczuć, to jest w tych zdjęciach właśnie, które chcemy robić. Postawiliśmy w drugim spotkaniu na nasz pomysł, ograniczoną liczbę fotografów, a większą ilość modeli i modelek. Pomysł się wziął ze ślubu, a właściwie z zamąż pójścia córki Adama. Mówiłem Adrianowi, że jak moja mała będzie wychodzić za mąż, to jej zrobi zdjęcia ślubne. No i tak się zrodził pomysł na zaślubiny i drugie spotkanie romantycznych spotkań fotograficznych. Chcieliśmy po prostu pokazać, jak my, czyli tak troszeczkę bardziej chorzy psychicznie ludzie, widzieliby za ślubiny troszeczkę inną odsłonę ceremonii wiązania się dwójki osób na całe życie lub nie na całe życie. Najczęściej teraz, tak? Zawsze chciałem zrobić ślub inny. Nie tak może ślub, jak taki reportaż ludzi właśnie o takich upodobaniach jak my, czy takich mrocznych. No i stąd pomysł, żeby zrobić sesję w klimatach właśnie zaślubiny. Inaczej niż tradycyjnie to się odbywa. Szukaliśmy mistrza ceremonii, kaznodziei lub człowieka udzielającego ślubu. No i tak szukaliśmy, aż Michał siadł idealnie. Dzisiejsza sesja zaskoczyła nas troszeczkę swoją innością od innych sesji. Przede wszystkim ze względu na scenerię, ze względu na ubiory, przebrania, makijaż, aranżacje różne. No coś świetnego. W naszych klimatach przede wszystkim. Sesja jak najbardziej i konwencja sesji by nam pasowała. Jak najbardziej. Lubimy takie właśnie troszkę oderwane, żeby zaciekawiać, żeby coś nowego wymyślać, a nie po prostu utartymi ścieżkami chodzić. Jak Michał siadł cały zespół. Współpraca świetna, naprawdę świetna. Widać raz, że są w ogóle przez zgranym zespołem, naprawdę fajnie ze sobą pracują, widać, że się znają, że się lubią, ale to są bardzo otwarci ludzie, fajne, równe chłopaki i to też myślę, że będzie widać na zdjęciach. Pracowało się rewelacyjnie, trzeba przyznać, że chłopaki pomimo tego, że robią dobrą robotę muzyczną, to potrafią jeszcze zagrać przed obiektywem. Obiektyw ich lubi.
nie są spięci, tylko zachowują się naturalnie. Potrafią się przy tym rewelacyjnie bawić, bo to jest najważniejsze w tym wszystkim. Klimat pasujący naszemu klimatowi, czyli jak im było mroczno, tak i nasza muzyka jest też czasami wystarczająco właśnie dość mocno mroczna. My chcemy, byście nas słuchali. Fotografia to światło, ale światło bez cienia nie istnieje. Cień też jest ważny w fotografii w takim razie. My chcemy się bawić także cieniem, nie tylko samą fotografią, a jeżeli już wchodzimy w ten cień, mrok, chcemy troszeczkę mniej światła, więcej cienia, więcej mroku, więcej zabawy drążącej umysł człowieka od tej ciemnej strony. Czy mnie widzicie? Czy mnie słyszycie? Wydaje mi się, że dorównaliśmy im i potrafiliśmy im tam w jakiś sposób w tym upiększyć tą całą sesję. Także bardzo fajnie, mile zaskoczeni my są i to się z nami bardzo fajnie na pewno sklei. Drugie aromatyczne spotkanie fotograficzne dobiegło końca. Do obejrzenia efektów, co się tutaj wydarzyło, zapraszamy na nasze fanpage, na naszą grupę facebookową Aromatyczne Spotkanie Fotograficzne i zapraszamy na kolejne spotkanie, o którym info niebawem na grupie. A teraz już tak richtig na poważnie wszystkim dziękujemy za ta sesja, wszystkim uczestnikom. Było fest fajnie. Pra. Pra. Dzięki serdeczne. Było super. Jademy durch. Do miłego jeszcze jednego z obejrzeniu. Jademy durch. Do jeszcze jednego miłego zobaczenia. Do miłego. Naprawdę.